Dzień dobry Państwu, Marcin Janowski z Bydgoszczy. Chciałem dzisiaj Państwu zaproponować taki eksperyment, można tak to najlepiej ująć, spróbować funkcjonować przez jakiś okres swojego życia w sposób kolektywistyczno-indywidualistyczny, czyli to jest taki kolektywistyczno-indywidualistyczny styl życia. Na czym to polega? W gruncie rzeczy polega to na tym, żeby nie współrywalizować z otoczeniem, po prostu w ogóle nie współzawodniczyć w jakikolwiek sposób i nie współrywalizować z otaczającymi nas ludźmi, czy w pracy, czy w jakichś grupach zawodowych, czy w jakichś tam przedsiębiorstwach, oczywiście jeżeli to jest możliwe, no bo wiadomo, że już naprawdę uczestniczymy w jakichś przetargach, gdzie no innymi słowy, jak my nie wygramy, to nie będziemy potem mieli na życie, no to nie o takie coś chodzi. Chodzi o możliwie jak najmniejszą współrywalizację na tych obszarach, gdzie to jest oczywiście dopuszczalne. Czyli przykładowo pracujemy w biurze, no to wykonujemy po prostu solidnie swoją robotę, koncentrujemy się w 100% na swojej robocie. I nawet jeżeli ktoś widzimy, że chce nam robić coś pod górkę i z nami współrywalizować, to my nie zwracamy na niego uwagi, tylko po prostu wykonujemy możliwie najlepiej, jak potrafimy, własną robotę. Ba, nawet jak na ironię, pomagamy temu, w cudzysłowie, przeciwnikowi, o ile jeżeli faktycznie naprawdę nie ma wobec nas poważnie złych intencji. Ja wiem, że to trochę tak pachnie religią, że ktoś mi dał w policzek, to nastawiam drugi policzek. Nie, proszę Państwa, owszem, ja jestem bardzo wierzący, jeżeli chodzi o ścisłość i religia jak najbardziej tutaj nie przeszkadza w tej materii w ogóle nic, nawet tylko może pomóc, ale chodzi tu o zwykłe, logiczne funkcjonowanie mózgu. Po prostu w skrócie chcę Państwu zasugerować, ile nasz mózg pochłania energii na ciągłe dopowiadanie sobie często rzeczywistości, która nie ma miejsca, czyli dopowiadanie takich historii jak dziś jesteśmy na miejscu pracy, ktoś może na nas krzywo spojrzy, ale albo coś tak nie tak powie, to od razu umysł lubi wpłatać figle w takie sytuacje, że dopowiada cały szereg historii, że o, ta osoba na pewno coś teraz przeciwko mnie knuje, coś tutaj może być nie tak i tak dalej, coś nie wiadomo, co mogę się po tej teraz osobie spodziewać, jak już tutaj takie jakieś jej insynuacje wzrokowe, czy jakieś gesty, czy jakieś tam jej zachowania, a nie biorę pod uwagę, że przykładowo dana osoba może mieć po prostu zwyczajnie zły dzień i w ogóle nic nie myśli, tylko po prostu do wszystkich się zachowuje, jak to się pochodnie nazywa, gburowato. I zwróćcie Państwo tylko na taki fakt uwagę, ile razy umysł płata takie figle i dopowiada jakieś scenariusze, które fizycznie praktycznie, no, można wręcz udowodnić, że nie mają miejsca. I na tym właśnie cały sens ma polegać tego stylu życia kolektywistyczno-indywidualistycznego, żeby uczyć nasze umysły wręcz eliminowania takiego niepotrzebnego dopowiadania jakichś wielu historii, czyli tego ciągłego funkcjonowania naszego umysłu w tym, jak gdyby, wiecznej takiej walce z otoczeniem, w cudzysłowie, i walce ze sobą, a mianowicie, żeby ciągle określać jakieś swoją pozycję w tej hierarchii społecznej, czy w hierarchii jakiejś grupy zawodowej, czy względem jakichś innych interesantów, czy jakichś tam kontrahentów. Krótka sprawa, proszę Państwa, no oczywiście, jeżeli ktoś, to jest dobrowolny eksperyment, jeżeli ktoś tam uważa, że to jest bzdura, to w ogóle nie musi sobie tym głowy zawracać, ale naprawdę chciałbym Państwu to polecić, sprawdziłem to na sobie i z autopsji mogę oficjalnie wręcz, tak jak ja tu, Marcin Janowski z Bydgoszczy, mogę Państwu oficjalnie powiedzieć, to naprawdę działa. Krótko mówiąc, żyje się o wiele lżej. Po prostu żyje się o wiele lżej, o wiele jak gdyby człowiek mniej dokonuje jakiejkolwiek walki ze sobą. Takim dopowiadaniu sobie milionów historii na zasadzie jakichś dziwnych
mówię, reakcji otoczenia i wtedy człowiek jakiś spróbuje wyczytywać z jakichś drobnych reakcji z otoczenia, z ludźmi, z którymi się styka, że a ten mi pewnie dobrze życzy, a ten mi źle życzy, a ten z tym tutaj pewnie będę mógł robić jakieś interesy, a z tamtym nie, bo coś tam krzywo patrzy i tak dalej. Naprawdę powiem Państwu tylko tyle, że życie i tak idzie swoim kołem, i tak idzie swoim kołem, a pozbycie się tego typu emocji i tego typu często jakichś jakby kilkuprogowej pracy umysłu, że oprócz wykonywania swoich codziennych obowiązków jeszcze jest ta praca umysłu na zasadzie mojej ciągłej komunikacji z otoczeniem i mojego ciągłego jak gdyby określania tego poziomu komunikacji, tego poziomu otoczenia, czyli ludzi, z którymi się stykam, po prostu innymi słowy wyzbywając się tego i zwyczajnie ciesząc się do innych ludzi za to, że po prostu są, obojętnie jacy są, tacy nie są, pod warunkiem, że mi nie robią wprost krzywdy, że mnie dosłownie nie chcą jakoś skrzywdzić, czy bezpośrednio, czy pośrednio. To cieszę się za to, że w ogóle są, jacy są, ale że są. Powiem Państwu, że przeprowadzam aktualnie ten eksperyment sam na sobie i efekty są zadziwiające. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, pachnie to jakąś religią, ale to nie jest religia. To jest po prostu funkcjonowanie naszej świadomości, podświadomości. To jest opisane w wielu książkach. Zgadza się. Nie będę teraz tutaj podawał tytułów tych książek, tam Potęga Podświadomości i tym podobnych, jest mnóstwo tego typu literatury. Krótko mówiąc, proszę Państwa, połączenie myślenia kolektywistycznego, czyli że moim interesem jest interes grupy, a więc automatycznie nie opłaca mi się wtedy, no bo to jedno z drugim się gryzie. Jeżeli chcę spróbować eksperymentalnie być kolektywistyczny, dbając o własny indywidualistyczny rozwój, no to automatycznie przestaję kierować się jakąś pychą, zarozumiałością, no bo jeżeli chcę w tym eksperymencie uczestniczyć, no to nie mogę być pełen pychy, zarozumiałości, no bo jedno z drugim się kłóci, nie? Albo już konkretnie wykonuję ten eksperyment, albo go nie wykonuję. Jeżeli chcę wykonywać ten eksperyment, czyli chcę próbować żyć kolektywistycznie z zachowaniem własnego rozwoju indywidualistycznego, to próbuję eliminować w ramach po prostu tego eksperymentu. Eliminować jakiekolwiek zazdrość, pychę, chciwość, zarozumiałość, egocentryzm. Po prostu to są warunki. Warunki, no bo innymi słowy, jeżeli człowiek będzie egocentryczny, egoistyczny i tak dalej, no to nie jest kolektywistyczny. No. Jedno drugie wyklucza, nie? I powiem Państwu naprawdę na własnym przykładzie, no niewspółmiernie lżej się żyje. To jest po prostu naprawdę bardzo przyjemne uczucie. Nie czuć jakiejś takiej absurdalnej presji, którą człowiek sobie często sam wytwarza, gdzieś ją to jest imaginacja umysłu po prostu własnego, który gdzieś tam dopowiada, jak już wspomniałem, wiele historii niepotrzebnie. Ja bynajmniej na razie tego eksperymentu się trzymam i postaram się w tym eksperymencie wytrwać jak najdłużej. To jest pierwszy odcinek tego eksperymentu. Będę przesyłał Państwu kolejne odcinki. Na razie tutaj nic nie montuję, nic nie skracam, nic nie wycinam, nic nie dodaję. Po prostu mówię tak, jak jest. Jest efekt ciekawy, godny polecenia. Zapraszam do tego eksperymentu wszystkich tutaj zainteresowanych. Jeszcze raz powtarzam, kolektywistyczno-indywidualistyczny styl życia, czyli kolektywistyczno-indywidualistyczna postawa ogólnie, eliminując chciwość, pychę, zarozumiałość, egocentryzm, egoizm, takie te wszystkie rzeczy, które automatycznie powodują, że odcinam się od otoczenia i otoczenie jest dla mnie wrogiem, tylko mój interes. No, czyli chcąc być kolektywistyczny, to ja, dla mnie otoczenie to są moi, no to są moi współbratyńcy, z którymi mam interes spółdzielić się, współistnieć, współpracować. Polecam jeszcze raz ten eksperyment, przynajmniej na jakiś okres swojego życia, sprawdzić, żeby faktycznie na własnej skórze powiedzieć definitywnie, to mi się nie podoba, albo faktycznie jest to bardzo ciekawe, podoba mi się, będę ten styl życia kontynuował. To wszystko, zachęcam do obejrzenia kolejnych filmików. Tu jest mailik, wszystkie sugestie, opinie proszę kierować na mailika.
za poświęcony czas. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz polecam.